I radość wielka, że jesteśmy tutaj w Garku, to jest taka miejscowość na drodze na Jasną Górę. No trochę taka wymowna, bo w czasie okupacji proboszcz tej parafii, ksiądz Bartecki, zginął trzymając Najświętszy Sakrament. Palił się kościół, on wynosił Najświętszy Sakrament i zastrzelili go Niemcy. Więc w tym miejscu, na stadionie, jest przemiła pielgrzymka, nazywana akademicką pielgrzymką albo metropolitalną. I w dużej liczbie jestem zbudowany i rozradowany uczestniczeniem w tej tak pięknej, Bożej sprawie, bo pielgrzymowanie na Jasną Górę to wielka sprawa, to nie tylko polska sprawa, to sprawa całego Kościoła, jak oni się tu modlą, za wszystkich, nie tylko za siebie, za cały świat, o zbawienie. Piękna, piękna sprawa. I jak wychowawcza, w tym roku byłem zaskoczony tak wielką ilością ludzi, którzy przystępowali do krucjaty wyzwolenia człowieka. To jest zobowiązanie się na pewien czas, albo na zawsze nawet, to oni już wiedzą, do niespożywania alkoholu i w ogóle wyzwalania się z różnych takich nałogów. Niekoniecznie oni, ale oni w imieniu innych. Piękna sprawa. Aż ręce, można powiedzieć, się zmęczyły od przyjmowania tych kartek, tych zapisów. No i druga była też adopcja w obronie nienarodzonych. Więc widać, że pielgrzymka jest nie tylko wielką modlitwą, ale wielkim działaniem Bożym ku człowiekowi. Tak jak to na nowo Kościół określił w tym dokumencie Verbum Domini, że Bóg jest w dialogu z nami, ciągle się do nas zwraca ze słowem pełnym miłości i oczekuje na naszą odpowiedź. Dokładnie tak tu było. Bóg się zwracał słowem Bożym do tych miłych pielgrzymów, ale też i oni mu odpowiadali właśnie i swoją modlitwą, i swoją pokutą, i tym radosnym śpiewem, i entuzjazmem. I odpowiadali również tym aktem duchowej adopcji, czy też przez przynależność do krucjaty wyzwolenia człowieka. Zapraszamy na przyszły rok, macie tak utarte drogi i jesteście tak bardzo potrzebni jako pielgrzymi całej Polsce, całej Europie, że absolutnie nie chcielibyśmy, żeby się to rozpłynęło, tylko w takiej formie niech Warszawa i żołnierze, trzeba powiedzieć, że pielgrzymka wychowuje trochę, wpływa przynajmniej duchowo, jak oni sami mówią, na żołnierzy. Mamy żołnierzy też armii niemieckiej, mamy żołnierzy także ze Słowacji, nawet z biskupem Franciszkiem podążają. Witamy ich oficjalnie na Alei Najświętszej Marii Panny. Będą powitani jutro, teraz pójdą na Przeprośną Górkę, tam mają swoje spotkanie. Tu w Garku się żegnają. Więc wyjątkowa pielgrzymka, niech Bóg wszystkim błogosławi. Ale jak mi tu powiedziano, że jest jakaś wielka, wielka, niewidzialna pielgrzymka, to wy, którzy jesteście duchem tutaj, którzy się modlicie, którzy różne pokuty czynicie i idziecie też, wasze serca idą. Nie zawsze człowiek może nogami i swoimi podążać w pielgrzymowaniu na Jasną Górę, ale serce zawsze może iść. Więc wam bardzo dziękujemy. Wam duchowym pielgrzymom. Niech Bóg wszystkim błogosławi. I prosił przewodnik, żeby właśnie tym, którzy uczestniczą duchowo, również błogosławić i błogosławię wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.